Patrząc na wynik na pewno jest, jest zadowalający. Przede wszystkim też, że, że, nie daliśmy sobie strzelić bramki, chociaż zespół przeciwny miał bardzo mało sytuacji. Praktycznie chyba bez, może jedna, dwie groźniejsze. No i to jest na pewno pozytyw, ale to przede wszystkim miał być materiał, zebrany materiał do, do analizy i, i, do, do dalszej pracy, która jest, której przed nami jest bardzo dużo. Ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o ocenę indywidualną, to, to zostawię ją najpierw zawodnikom. Ale Piotrek grał na swojej, że tak, tak to nazwę, nowej, starej pozycji w momencie, kiedy Jose Balo jest jeszcze kontuzjowany, chociaż powoli już będzie wchodził w indywidualny trening. Szukamy rozwiązania na tej pozycji i myślimy, że Piotrek jest chłopakiem utalentowanym na tyle, że na tej pozycji spokojnie może sobie dać radę. No i dzisiaj to pokazał to, to że się znalazł, to że dostał. Oczywiście te bramki były można powiedzieć, że łatwe, ale, ale wcale nie jest łatwo strzelać łatwe bramki. Trzeba wiedzieć gdzie, w którym miejscu być, więc więc na pewno na pewno do pochwalenia za, za skuteczność. Kilku zawodników dzisiaj zagrało, moim zdaniem, nieźle. Ale to wszystko jest na etapie jeszcze. To była pierwsza gra, więc jesteśmy na etapie trochę zbierania informacji na temat tych chłopaków, ale te, to szybko trzeba przetwarzać te informacje, ponieważ za tydzień równo. Gramy Puchar Polski, który jest dla nas też bardzo prestiżowym meczem, a za dwa tygodnie już rusza liga, więc, więc tego czasu nie jest za dużo, ale jest jeszcze wystarczająco, żeby, żeby popracować spokojnie.